dzisiejszym odcinku możemy używać tylko i wyłącznie broni, które odpowiadają kolorom naszych skinów. Ja będę mógł używać tylko i wyłącznie szarych oraz fioletowych broni, a Ewela będzie mogła używać złotych i zielonych. Jako że nasze stroje mają jeszcze brązowe kolory, będziemy mogli otwierać tylko i wyłącznie zwykłe skrzynie. Jeśli lubicie challenge na naszym kanale, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. A więc widzowie, jak wiecie, w challenge'u chodzi o to, że ja mogę używać tylko i wyłącznie fioletowych oraz szarych rzeczy. A ja mogę używać tylko legendarnych i zielonych. Ale jako, że mamy brązowe takie kostiumy na naszych skinach, w sensie ja mam taki, nie wiem jak to nazwać, jakiś płaszcz, to oznacza, że możemy otwierać tylko i wyłącznie zwykłe brązowe skrzynie. Nie możemy lutować na przykład ze zrzutu. Także no nie będzie to łatwe. Ej, w ogóle nie ma żadnej skrzynki na górze. O co chodzi, Ewelina? Ja mam szarą rzecz, Ty możesz mieć zielone. Tutaj masz shotguna, także zabierz sobie Ewela. Że ten typek jest tam w tym. Albo nie, zobaczył. On tutaj leciał, chyba że poleciał dalej, bo zobaczył nas. Także widzowie, będzie bardzo ciężko znaleźć przynajmniej mi fioletowe przedmioty, jeśli nie możemy na przykład otwierać zrzutu, albo tych ulepszonych skrzyni możemy otwierać tylko i wyłącznie te brązowe. O, tutaj masz kolejną pompę, jakbyś chciała. O, dobra, mamy ze skrzyni zielony kałach dla ciebie, Ewela. Dobra, ale chociaż tyle, że mamy właśnie, ja mam zielony, a ty masz szare, bo jakbym miała złote, a ty fioletowe, to by było naprawdę ciężko. Byłoby bardzo ciężko, ale mi i tak mimo wszystko jest bardzo ciężko znaleźć szary shotgun. Na dole mamy spiderki. Oczywiście spiderek możemy używać dlatego, żeby po prostu dojeżdżać ludzi. Dobra, także ja lecę też tutaj na dół za spiderkami. Rafał chce ukraść moje spiderki. Ja zawsze biorę z tego miejsca spiderki. Ja też tutaj mam spiderki. Mam tutaj dwie pompy, więc... Rafał nie ma żadnej pompy, a ja mam dwie pompy, nie? Wypiję sobie, chociaż tutaj są beczki. Chodźmy na te beczki, co? Dobra, no, a w ogóle właśnie leczenia nie mamy. Ej, co się stało? Więc się teraz nią uleczę. Ej, ja mogę czepiaki używać, bo to są zielone. Ja proponuję lecieć gdzieś dalej i jak najszybciej jeszcze coś zlutować. Dobra, mam pierwszą szarą broń. Ej, mam fioletowy łuk! Ja zapomniałem, że są łuki jeszcze i fioletowe rzeczy, także super. No niestety zielonego łuku, ale złoty jest właśnie, ja mogę złoty, zapomniałam. Dobra, ja chyba mam wszystko, oprócz potki i oprócz matsu. Gdzieś w ogóle goście byli na blisko, także musimy się mieć na baczność. Ja mam tylko 100 matsów. 400 już prawie. Ewela, chodź za mną, bo tutaj mamy kolejne rzeczy. Niebieskich rzeczy nie możemy podnosić, ale tu będziemy mieli w sumie te karty. No w sumie to nie możemy ich podnosić, to nie wiem, po co ja to mówię. No tutaj są skrzynie, tak dla testu tylko otworzymy, zobaczymy, co byśmy mogli mieć. Bo z tych IO-chestów nie wolno nam dropić. Na pewno jeśli chodzi o leczenie, no to możemy podnosić dosłownie wszystko. Patrzcie się, z tych chestów fajne niebieskie bronie. Aha, czyli z tego leczenia nie możemy podnieść, no bo to jest z tego chesta. Mogłeś lepiej tego nie otwierać, żeby nas nie kusiło. Ja pozbieram matce tutaj. Nie ma żadnych skrzynek porespionek, musimy mieć więcej skrzyń. Na tą chwilę, no jest bardzo cienko. Ale ja mam przynajmniej fioletowy łuk, tak. Także z fioletowym łukiem może będziemy tam kogoś podpalać, czy coś w tym stylu. A ja mam pompę, także na razie się uzupełniamy, co? No mi by się jeszcze pompa przydała, tak szczerze. I to już by można było powiedzieć, że mam wszystko. 170. Na nic nie mogę trafić, no nie. Ale mamy, wyeliminowani. Oczywiście, jak oni mają jakieś takie rzeczy... O, jest pompa, więc ja zabieram pompy po nich. Jest leczenie, nie mają w ogóle potek. Ale mamy tutaj leczenie. Ewela, zapraszam do mnie. Podleczmy się tym. Proszę bardzo. Z automatów też nie możemy nic brać. Dobra, a tutaj skrzynka gdzieś była. Czuję, że tu będzie coś fajnego w tej skrzynce. Idę po to. Ja mam kolejne splesze, zabieram je. Ja otwieram skrzynkę i mamy niestety, ale fioletowy łuk. A jaki ty masz łuk tamten? Fioletowy podpalający, także ten chcę tylko. O, złoty łuczek dla Eweli, płomienisty tutaj, też podpalający. Także bierzemy go. Tak, zabieraj i będziemy podpalać po prostu ludzi. Czyli ja mam pierwszą broń złotą. Ty nie masz żadnej też fioletowej, nie? Ja mam fioletowy łuk, podpalający. Ja w ogóle właśnie głupoty. 5 razy to do mnie mówisz, a ja dalej nie wiem. Tu jest też taki łuk, ale no nie mam za co zabrać. Także my teraz szukamy kogoś, podjeżdżamy, kogoś staramy się wyeliminować i będziemy może mieli jakieś ulepszone rzeczy. Przynajmniej ja mogę mieć fioletowe, Ewela może mieć złote. 10, 10, 12, dobra. 16. Leży, leży. Jeszcze powinien być gdzieś drugi. Gdzieś powinien być jeszcze jego ziomek, tak myślę, że jeszcze gdzieś tutaj powinien być. W ogóle muszę się pochwalić, patrzcie się, ile mi się udało złota nazbierać, to jest chyba mój rekord w złocie. O, 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 mam gościa, mam gości. 58. Dobra. Siema. Okej, mamy tu jakieś rzeczy, ale one wygląda na to, że są ze skrzyni skarbów, więc Ewela, no... Złote jeszcze to dla mnie by było, ale patrz, tam jest skrzynka i czuję... Oj, nie oznaczyło. Ej, mamy gości. Część się boty. Bierzemy ich samochód i dojeżdżamy. Chciałam tam iść po skrzynkę, tam pewnie jest coś fajnego, no ale dobra. Nie ma nic, lecimy dalej. Ta
zawsze mam rację, ale akurat teraz nie miałam, nie? Coś ci ludzie się chowają w tym meczu, nie? Ja tu nikogo nie widzę nowego. Ty, ale moglibyśmy ulepszyć bronię, ale dobra, nie kombinujmy. Są gości na samym przodzie. Cały czas jak pojadę prosto, to tam będą goście. Musimy uważać na nich, bo oni nie wyglądają źle. O, lepiej uciekaj. Lecę do ciebie. Biało, 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 biało. 30. O, ma mało, Rafał, nie ma płotki. Jeszcze drugi. Dobra, leży, ale nie nasz. Może się uleczmy tą apteczką tutaj. Dostał. Typ na blisko tak, nam nie tak, przyleciał. Tak, on dostał właśnie. I znowu nam ktoś zabrał. 15. Wychodzi kolejny. 15, dawaj na niego. 36, on ma biało. Leży. No to jest ziomek, to powinien zginąć gdzieś. Dobra, 500 amunicji. Pięknie, Rafa, naściągnąłeś tam tutaj ja. Dobra, jeden wyeliminowany. Mamy ammo, mamy wszystko. A jeden tutaj zwiwał na tym. On gdzieś po lewej stronie będzie, wiesz? Nie wiem, czy on nie będzie chciał nawet wejść po kartę, ale tamten gościu wyszedł. Podpalam, kolejne rzeczy. Tam na prawo, Rafał, się budują, patrz. 30 dostał tam. Dobra, podpalam dalej. Jak chcesz, to ci dam strzały. 30 w powietrzu. O, ma biało. Okej, będziemy musieli tu uważać teraz, bo wychodzimy pod górkę. 15 dostał, 15, 15, 15. Dawaj na spiderach tam do góry, bo oni zeszli z tego. W lewej do góry. Muszę się zabudować, czekaj. Okej, ja tam strzelam do niego. Trzymaj górę, dobra? Odpalamy ich teraz. Nie wzięłam, tam była pizza, mogłam zabrać. Ona jest przyciągnięta. Tam się powalili pod nami. Lepią się tam na dole. 170 dostał. Trzymajmy górę właśnie, trzymajmy, trzymajmy. Nie, tylko wyjdź do góry. Ja jestem tu cały czas. Tu jest kolejny ziomek. Mam typa. Leży, leży. Dobra, chodź do góry, chodź do góry, chodź do góry. Leży jeden. Tu typek na blisko mnie jest. Dobra. Nie mam leczenia jak coś. Uważaj, żebyś nie dostała. Tam patrzą z dołu. Weź te ściany, bo ty lepiej te ściany, 15 ścian takich mam. Okej. Okay. Ty, goście, na górę wylacą, wylatują. 60. Biją się o górę. 17. Bardzo dostał. W razie czego spiderkami się ma. O Jezus. Ja złamałam sobie nogi. Miałam, Rafał, 10 HP. Leży, leży, leży u góry. Ja lecę na dół do ciebie. Nie wiem, gdzie oni są. O Jezus, co ja w ogóle zrobiłam? Ja spadłam sama, nie wiedziałam, jak zejść stamtąd. On jest ostatni chyba.